Dzień dobry. Tutaj Dorota Orzuk i bardzo już się cieszę na to, że jesteście ze mną na tych transmisjach. Zaraz tu pewnie podłączacie. Słuchajcie, dzisiaj to, co wyświetla się w tytule, może być dla niektórych bardzo wielkim pocieszeniem. Będziemy sobie o tym rozmawiać, bo mamy czasy, w których potrzebujemy pocieszenia, w których potrzebujemy wsparcia, dobrego słowa, w których potrzebujemy nadziei, miłości drugiego człowieka. Słuchajcie, doświadczamy czasów, w których weryfikuje się nasze człowieczeństwo, czy jesteśmy dla siebie wilkiem, czy jesteśmy dla siebie bliźnim. To są czasy, w których możemy przyglądać się absolutnie sobie, naszym reakcjom, naszym zachowaniom, naszym myślom. Co ze mnie wypływa, co do siebie dopuszczam, co ze mnie wypływa, co mówię do drugiego człowieka, czy może mam obsesję podawania informacji dalej, a słyszałaś, ile zachorowania słyszałaś, jakie coś tam, a słyszałaś, wiecie, przyglądajmy się sobie, co siejemy w naszym środowisku. Czekajcie, bo mi coś tu. O, już. Dzień dobry, Jacek jest, dzień dobry, przywitajcie się ze mną. Uwielbiam, jak piszecie w komentarzu, jak wiem, kto jest po drugiej stronie, jak mamy ze sobą kontakt. Gosia, dzień dobry, super, dołączajcie, piszcie, że jesteście w komentarzu, piszcie, dzień dobry, Ewa, jej, jak miło, dzień dobry, super, że dołączacie. Słuchajcie, nawiązałam wstępem do tego, dzień dobry, Lidia, jejku, jak miło. Nawiązałam do tego, że są takie czasy, w których możemy bardziej chyba niż zwykle przyglądać się swojej postawie i zadawać sobie pytanie, też co ze mnie wypływa, nie tylko co do siebie dopuszczam, jakie informacje oglądam, ile telewizji, ile w ogóle tych wszystkich faktów, w cudzysłowie pewnie mogłabym powiedzieć, ale także czy podaję to dalej, czy jestem wsparciem dla drugiego człowieka, czy jak dzwoni ktoś do mnie, to usłyszy pocieszenie. Słuchajcie, natchnęło mnie to, ponieważ przeczytałam przez weekend fajną książkę i chcę się nią z wami dzisiaj podzielić. Książka właśnie daje takie fajne pocieszenie i pomaga nam na pewno nie tylko się nakarmić, ale podać to dalej, czyli być dla innych właśnie tą nadzieją, tym dobrym słowem. Bóg obiecuje ci lepszą przyszłość, niezależnie od tego, jaka jest twoja teraźniejszość. Wiecie, wyłowiłam to słowo z tej książki, już ją podaję, co to za książka. Wyłowiłam to słowo i tak bardzo mi się spodobało, że na pewno wyląduje na mojej ściance inspiracji. Wiecie, dzielę się tym często, że mam taką ściankę i zachęcam was do tego, żeby mieć w domu taką swoją strefę, nie wiem, nadziei, strefę wiary, strefę mądrości, strefę inspiracji, czyli nawet taką tablicę korkową, wiecie, na której przyklejamy zdania, które nas inspirują, może obrazy, które nas inspirują, takie przesłania, do których jak sobie podejdziemy, wiecie, to się nakarmimy. To się, czekaj, to cały czas mi tu coś. Momencik, tylko o. Dobra. Margaretka, dzień dobry. Więc to zdanie pochodzi z książki Potęga Bożego Szeptu. I słuchajcie, ja wiem, że my tutaj głównie w rozwoju osobistym jesteśmy, ale ja ciągle powtarzam, to jest coś, do czego też doszłam i myślę, że to jest okej, warto myśleć o tym, że zdrowy rozwój osobisty zawsze doprowadza do rozwoju duchowego. Rozwój osobisty, który nie prowadzi do rozwoju duchowego, tak naprawdę jest rozwojem na poziomie tylko takiego racjonalizmu, może takiego, wiecie, naszej tej takiej strefy fizycznej, może i umysłowej, tak? Ale nad fizyczną, umysłową jest strefa duchowa. I zdrowy rozwój osobisty doprowadza do większej wiary. Do tej właśnie miłości bliźniego, do radzenia sobie z porażkami, do, wiecie, zdrowy rozwój osobisty doprowadza do tego, że kochamy siebie i drugiego człowieka miłością bliźniego. I słuchajcie, Bóg obiecuje ci lepszą przyszłość, niezależnie od tego, jaka jest twoja teraźniejszość. Chciałabym się z wami podzielić pewnym fragmentem. Napiszcie proszę, czy znacie może tę książkę.
I jeszcze tylko powiem, że dzisiaj jest wtorek i we wtorki właśnie są spotkania Kawa z Bogiem o godzinie 19 w aplikacji Zoom. Spotykamy się i rozmawiamy sobie, czy o książkach właśnie, o rozwoju duchowym właśnie, o wierze, o Bogu. Dajemy sobie takie wzajemne wsparcie. Bardzo często też jesteśmy dla siebie taką inspiracją, więc jeśli chcesz się podzielić tym, w co wierzysz, czego może doświadczyłeś, to zapraszam Ciebie na to spotkanie, ale także zapraszam Ciebie, jeśli potrzebujesz posłuchać, czy potrzebujesz po prostu pouczestniczyć w takiej atmosferze, to również zapraszam, tak? W ogóle, tak mi się tak jako dygresja tutaj włącza, ale pewnie muszę to powiedzieć, skoro mi się przypomniało. Wiecie, że jestem z Mary Kay i Mary Kay, która założyła tę organizację, jakby mówiła takie coś, że no. Są spotkania grup po prostu raz w tygodniu i mówiła, że jeśli miałaś dobry tydzień, to idź na spotkanie grupy, bo grupa ciebie potrzebuje. Jeśli miałaś kiepski tydzień, idź na spotkanie grupy, bo ty potrzebujesz spotkania grupy. I tutaj, wiecie, jako na marginesie tutaj mówię, ale popatrzcie, jaka mądra była. To tak samo z naszymi spotkaniami. Czy we wtorki kawa z Bogiem, gdzie o wymiarze duchowym sobie rozmawiamy, czy w środy beauty kawka, gdzie sobie rozmawiamy o naszej kobiecości, o tym, jak dbać o siebie, jak się nią cieszyć. Czy właśnie w piątki, kiedy rozmawiamy sobie na rozwojowej kawie o rozwoju takim naszej motywacji, naszego potencjału, czyli rozwój osobisty. Może być tak, że grupa ciebie potrzebuje, a może być tak, że ty potrzebujesz grupy, nie? Więc zapraszam was na te spotkania. 3 razy w tygodniu możemy się bezpośrednio w aplikacji Zoom spotykać w tych różnych obszarach. I one się też przenikają i to jest piękne właśnie. Więc słuchajcie, tak. Dzisiaj jest spotkanie Kawa z Bogiem i na pewno będziemy sobie bardziej o tym rozmawiać. Dzisiaj dzielę się właśnie tą książką. Ona jest bardzo tak podnosi naszą świadomość o tym, że nie jesteśmy sami porzuceni, jak nam często towarzyszy takie myślenie, szczególnie właśnie w kryzysie, szczególnie kiedy jest trudniej, kiedy właśnie jak są takie okoliczności jak dzisiaj, towarzyszy nam bardzo często, to wiecie. To są takie pokusy, żeby myśleć, że nikt ci nie pomoże, że jesteś sama ze swoimi problemami, że jest w ogóle katastrofalnie i tragicznie, że jest bez wyjścia sytuacja i że nigdy nie będzie lepiej. To są takie pułapki naszego umysłu, żeby nie powiedzieć, żeby nie powiedzieć gorzej. Ale fragment, którym chcę się z Wami podzielić, mówi o tym, że ludność całego świata można podzielić na 3 kategorie. Słuchajcie, to jest fenomen. Na 3 kategorie. Może przeczytam, będzie. Założę się, że i Ty należysz do jednej z nich. Dziś możesz być jedynie członkiem grupy, którą nazywam CN. Co znaczy CN? Czyli pierwsza kategoria CN. Cierpienie nadejdzie. I popatrzcie, jak wielu z nas żyje takim sposobem myślenia, że cierpienie nadejdzie, że będzie gorzej, że będzie coraz gorzej, że idzie cierpienie, tak jak idzie. Pierwsza fala, druga, trzecia, 50 już fala idzie, albo idzie ta jakaś tam zima, nie pamiętam, jak oni ją to nazywali. Wiecie, zdać sobie sprawę z tego, że to jest nakręcanie strachem, pomaga nam po prostu się tym nie karmić i być ponad to, czyli zdecydować o tym, że nie chcę być w tej kategorii ludzi, którzy żyją ciągle myśleniem, że cierpienie nadejdzie. I chociaż pewnie czasem ono już jest, tak, w naszych sytuacjach, to my ciągle jeszcze żyjemy myśleniem, że ono nadejdzie jeszcze gorsze. Nadejdzie jeszcze gorsze i jeszcze gorsze. I popatrzcie, nie ma nic większego, nie ma większego manipulatora drugim człowiekiem niż strach. Ja tu nie mówię, że nie ma, wiecie, kryzysu, że nie może, może będzie gorzej, nie wiem. Nikt nie wie, tak? Ale Bóg nam tu ciągle daje nadzieję na przyszłość. Za chwilę jeszcze do tego przyjdziemy. W każdym razie, zdać sobie, słuchajcie, my co tu robimy? Dzień dobry, Kasia. My tu co robimy? My tu sobie uświadamiamy pewne rzeczy, podnosimy swoją świadomość, może schematów, w których jesteśmy, może manipulacji, w których jesteśmy, nie? Może systemu, w którym jesteśmy. Po co to robimy? Po to, że jeśli zdamy sobie sprawę,
to możemy w swojej własnej głowie zdecydować. Nie pozwalam dłużej na to, żeby to na mnie tak wpływało, tak? Może nie włączam więcej telewizora, może nie rozmawiam więcej z tą sąsiadką, która jest po prostu wszystkich nakręca naokoło, że cierpienie nadejdzie. I dalej, co mówi w tym fragmencie? Oznacza to, że na razie oszczędzono ci drugocących tragedii i przygniatających zmartwień. Dla ciebie obietnica zawarta, i tu jest przytoczony list do Rzymian, Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Jeszcze wrócimy do tego zdania. Pozostaje jedynie w teorii, czyli jest to tylko teoria, że Bóg z nami współdziała, ale tak naprawdę to w ogóle w to nie wierzymy i w ogóle tego nie bierzemy pod uwagę i wierzymy bardziej, nie wiem, w manipulację strachem niż, nie wiem, w Boga, który jest przecież powiedziane, patrzcie, współdziała dla naszego dobra, współdziała z nami dla naszego dobra, czyli, no kurczę, czy nie daje to jakiejś takiej większej wolności w myślach swoich, że no skoro współdziała dla mojego dobra, to znaczy, że nie jestem sama w tym strachu, to znaczy, że nie jestem sama w tej sytuacji, to znaczy, że wyciągnie z tego co dobre, tak? Czyli jestem pod jego opieką. I popatrzcie, pozostaje to zdanie jedynie w sferze teorii dla wszystkich tych, którzy żyją tą myślą, że cierpienie nadejdzie, czyli którzy tak naprawdę, popatrzcie, jak wiele z nas takich jest, ja sama tak wiele miałam lat, że wiecie, no wierzyłam w Boga, ale tak naprawdę to mu nie ufałam, to jest totalna różnica, patrzcie ile nas jest tych katolików, nie, którzy wierzą w Boga, ale mu nie ufają, bo się na okrągło zamartwiają, nie, na okrągło się zamartwiamy, ale mówimy, że wierzymy w Boga. To jest paradoks. To są dwie sprzeczności. Nie chodzi o to, żeby się. Popatrzcie, często właśnie mówię, co sobie w ogóle uświadomił mi to Paul Martinelli, że troszczenie się, a zamartwianie się to są dwie różne rzeczy. Troszczenie się, a zamartwianie się są dwie różne rzeczy. My cały czas mamy jakby wskazówki do tego, że mamy się troszczyć, ale nie mamy się zamartwiać. I odpowiedzmy sobie, czy jesteśmy w tej kategorii, o której tu było powiedziane. Są trzy grupy ludzi. Pierwsza grupa to grupa ludzi, którzy żyją, myślą, że cierpienie nadejdzie, że cierpienie nadejdzie. Ciągle się martwią tym, że cierpienie nadejdzie. I pisze dalej: radzę ci jednak o niej pamiętać, ponieważ być może w którymś momencie życia okaże się przydatna. I tym sposobem dochodzimy do drugiej kategorii. Posłuchajcie drugiej kategorii. Ale nie, najpierw Was poproszę o komentarze. Dajcie znać, co myślicie o tej pierwszej kategorii. O tej pierwszej kategorii. Czy właśnie może ktoś sobie uświadomił, że kurczę, chyba jestem w tej kategorii? Może sobie ktoś uświadomił, kurczę, moja sąsiadka chyba jest w tej kategorii. Kurczę, może większość ludzi jest w tej kategorii. A może ktoś sobie uświadomił, że kurczę, chyba medium chodzi, żebyśmy byli w tej kategorii. Nie? Bo popatrzcie, jak jest mało pozytywnych wiadomości. Patrzcie, jak jest mało pozytywnych wiadomości. Jak jest mało pozytywnych wiadomości. Nie? Ja w ogóle marzę o tym, żeby powstały takie media. Tylko pod nazwą tylko dobre wiadomości, nie? Tylko dobre wiadomości. Wchodzisz tam po to, żeby się nakarmić dobrymi wiadomościami, które są. To, że ich nie ma w mediach, to nie znaczy, że ich nie ma. Jest całe mnóstwo dobrych wiadomości, które nie są rozpowszechniane. I teraz, jaka jest naszym ta trochę wina, nie? Jaka jest nasza trochę wina, bo to my, wiecie, media się podporządkowują pod odbiorców. Większość ludzi klika te złe wiadomości właśnie, nie? Jakby większość ludzi klikała w dobre, to by media dla klikalności, dla oglądalności dawały więcej dobrych. Nie jestem w niej i nie chcę być. Brawo, Gosia, to jest też deklaracja, to jest też decyzja, to jest postanowienie, a postanowienie ma moc wiążącą. W ogóle psychologia mówi, że jeśli sobie coś postanawiasz i samo słowo, że wypowiadasz słowo decyduję się,
Słowo decyduję się, to jest słowo wiążące nas, wiecie, psychicznie. My w sobie podejmujemy decyzję, z której się nie wycofujemy tak łatwo. Ewę ujęło zdanie: troszcz się, a nie zamartwiaj. Cieszę się bardzo, że cię to ujęło, bo dla mnie to było olśnienie. To było, wiecie, to było dla mnie olśnienie, że my w większości jesteśmy uczeni zamartwiania się. Nas uczy się, że mamy się martwić, bo jeśli się nie martwisz, to jesteś nieodpowiedzialna, nieodpowiedzialny, jesteś laikiem, nie obchodzi cię rzeczywistość, nie przejmujesz się, twoja wina, że się nie martwisz. Nie? Ciekawa jestem, czy tego doświadczacie. Ja tego na okrągło doświadczam. Nie? Ja tego na okrągło doświadczam. Że jeśli się nie martwię, no to coś albo ze mną nie tak, albo po prostu jestem nieodpowiedzialna, że się nie martwię. Nie? Tymczasem ja, słuchajcie, pracuję w swojej własnej głowie, żeby się nie martwić właśnie. Bo martwienie się to nie jest to samo, co troska. Troska to jest, wiecie, dbanie. To jest pielęgnowanie i dbanie. A martwienie się to jest generowanie energii, generowanie obrazów, które nie istnieją. To jest czarnowidztwo. I wiecie, według nawet prawa przyciągania, że tworzymy po prostu wizje, które potem się dziwimy, że się urzeczywistniają, nie? Lidia pisze: myślę, że ludzie, którzy są w tej pierwszej kategorii, kierują się w życiu lękiem, a nie miłością. Jak pięknie! O, dziękuję. Właśnie, lęk versus miłość, tak? Ach. No i teraz możemy sobie, wiecie, teraz możemy sobie zadać pytanie, nie? Czym się kieruję w swoim życiu? Czy lękiem, czy miłością, tak? Gdzie jestem w swojej głowie w większości dnia? Bardzo często ja proponuję. Przepraszam, wyrzuciło mnie, ale te internety. Słuchajcie, że podróżowanie w głąb siebie, zadawanie sobie pytania, nawet wiecie, gdzie je wieczorem, tak? Miałam kiepski dzień dzisiaj, nie wiem, pewnie mi towarzyszyły jakieś dołujące emocje. Zadaj sobie pytanie wieczorem, kładąc się do łóżka, gdzie byłam w swojej własnej głowie że źródłem samopoczucia jesteś ty sama, jestem ja sama, tak? To jest taka inwentaryzacja. Cały czas mnie wyrzuca, więc nie wiem, jak to po drugiej stronie. Piszcie, czy jestem, czy wszystko dobrze. Kasia pisze: ja od marca 2020 oglądam w telewizji tylko bajki i komedie romantyczne. No. Gratuluję, Kasia. To dlatego tryskasz energią. To dlatego, jak się wejdzie na twój profil, wejdźcie, zobaczcie Kasi profil. Katarzyna Łukowska, Skin Expert. Zobaczcie po prostu, co ta kobieta to jest. To wiecie, w dzisiejszych czasach tyle mieć entuzjazmu i energii, to wręcz można ponosić ryzyko, że ktoś powie, co ci się stało, bo ty masz się zamartwiać. Ty masz się zamartwiać. Normalni ludzie się zamartwiają. Normalni ludzie się zamartwiają. Tylko normalni ludzie, jak mówi Hawkins, i słuchajcie, ja w to wierzę, że tak jest, 85%, powiedzmy, że to są normalni ludzie, 85% społeczeństwa żyje poniżej poziomu odwagi, mówiąc o poziomie o poziomach świadomości, mapa poziomu świadomości. Kto nie słyszał, to sobie wygooglujcie. 85% społeczeństwa żyje poniżej odwagi, a odwaga to jest w ogóle próg, próg, który jak przekroczysz, czyli zaczniesz wierzyć w siebie, wierzyć, że jesteś, nie wiem, stworzona jakoś, nie wiem, no też duchowo, a nie tylko fizycznie, że masz większą moc niż tylko ta, w której się zamykasz, nie wiem, w sobie, że świat jest inny niż do tej pory myślałaś. Słuchajcie, no mogę tutaj wymyślać i rzucać argumenty, ale dopiero kiedy przekroczysz próg tej odwagi, próg wiary, próg w ogóle, próg przekroczenia własnych przekonań o sobie, świecie, innych ludziach, możliwościach, dopiero tam jest życie, za tym progiem. To
Kim są normalni ludzie, skoro jest ich 85% i żyją poniżej poziomu swojego potencjału, poniżej w ogóle wiary? Może mówią, że wierzą w Boga, a tak naprawdę to żyją lękiem. Nie? Ciągle mi się przypomina ten obrazek, u Jacka go widziałam, a wiem, że doktor Hałaj go zamieściła, bo potem jakoś kliknęłam i zobaczyłam źródło. Niesamowity jest ten obrazek, że leży Jezus na kozetce u psychologa i dymek taki od niego. Coś poszło nie tak, coś poszło nie tak. Wierzą we mnie, a nie wierzą w siebie. Wierzą we mnie, a nie wierzą w siebie. Uświadommy sobie, czy to jest, nie wiem, czy to jest ta wiara, czy to jest to, o co, co nas buduje, nie? Co nas buduje. Lidia pisze, ja cały czas z tą wolnością. Tak, Lidia, bo to jest na poziomie, to jest twój poziom świadomości dzisiaj. I dlatego pierwsze słowa, które ci się nasuwają, to są te słowa klucze, które ty masz, jakby możemy sobie wyobrazić, że mamy na pierwszym planie naszego umysłu. O, na pierwszym planie naszego umysłu, naszej świadomości. Także wspaniale, wspaniale po prostu. Dziękuję za te liczne komentarze, bo w ten sposób możemy sobie tutaj się nawzajem umocnić i też podnieść właśnie świadomość. Dlatego właśnie na tych spotkaniach jest fajnie, no bo jesteśmy w aplikacji Zoom i wszyscy ze sobą możemy porozmawiać, nie? Nie tak jak ja tutaj mówię i odnoszę się do komentarzy, ale to też jest fajne. Siostra Eugenia, zło jest bardziej krzykliwe, bo bardziej się boi. Ostatecznie jest na straconej pozycji, bo Jezus zwyciężył szatana, grzech i śmierć, głowa do góry, Bóg już zwyciężył. No po prostu, no słuchajcie, no. I możemy sobie zadać no, takie brzydkie pytanie, ale myślę, że intencja, z którą je sobie zadamy, jest piękna, chociaż brzmi brzydko. Czy mi, w co opłaca mi się wierzyć? W co opłaca mi się wierzyć? W co opłaca mi się wierzyć? Nie? Tak, wolność od lęku, super, super, dziękuję. Anetka pisze, a ja nie mam od 10 lat telewizora. Kiedyś byś uchodziła za biedną, Anetka. Biedna, nie ma telewizora. I dobrze mi z tym, bo nie biorę udziału w tym zbiorowym strachu. Wybieram to, czym chcę się karmić. Wybieram to, czym chcę się karmić. I po prostu to jest niesamowite, bo słuchajcie, z jednej strony można by było usłyszeć zarzut, że a się nie przejmujesz, co się dzieje w społeczeństwie, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie, nie? Że się nie przejmujesz i tak dalej. To nie jest tak, że o tym nie myślimy i się od tego odcinamy, jakby jest nam to obojętne, bo nie jest. To nie chodzi o to, że jest nam obojętne, ale jeśli nie możesz z czymś nic zrobić, w takim sensie, że nie wiem, nie możesz wyjść na ulicę i zrobić, no. Owszem, no w sumie może można, tak? Tylko czy z tego wyniknie więcej dobra czy zła, jak wyjdziesz i zrobisz rewolucję, nie? Rewolucja jeszcze nigdy nie przyniosła chyba jakichś takich więcej dobra niż zła. Bardziej może ewolucję, tak? Może twórzmy ewolucję, czyli rozmawiajmy o tym, karmmy się, pobudzajmy się, przebudzajmy się, czytajmy takie książki, które nas tak nakarmią, że będziemy dla innych też oparciem. I w ten sposób może możemy więcej zdziałać dobra w tej naszej wspólnej sytuacji, nie? Ale przeczytajmy dalej fragment. Co jest dalej? Do grupy drugiej było powiedziane. Anetka tymczasem czuje się bogata. Tak, pięknie powiedziałaś, bo mam wybór. Jestem bogata, bo mam wybór. Jakie to jest piękne określenie. Ojej, ojej. Patrzcie, czy to, czy mamy wybór, świadczy o naszym właśnie bogactwie, nie? To jest bogactwo wyboru. O, jak pięknie powiedziane. Muszę to napisać. Super. Anetka, myślę, że w swoim bio mogłabyś spokojnie zawrzeć takie piękne zdanie, tak? O bogactwie wyboru, bo to twoje słowa. Pięknie ujęte. Pięknie. Ale nam rośnie tutaj inspiracja, mądrość i niesamowite rzeczy. Wracając do naszego fragmentu. Ciekawe, co powiecie o drugiej kategorii ludzi.
Czyli pierwsza, cierpienie nadejdzie. I to zdanie z listu do Rzymian, że Bóg współdziała z wszystkimi, którzy go miłują dla ich dobra, jest tylko w teorii, czyli taki teoretyczny katolik albo teoretyczny wierzący. Do grupy drugiej, cierpienie, uwaga, trwa. CT, cierpienie trwa. Należą osoby, które właśnie teraz pogrążone są w bólu. W naszym zepsutym świecie cierpienie dopadnie cię prędzej czy później, a kiedy ten dzień nadejdzie lub już nadszedł i czytając te słowa przeżywasz ogromny smutek, cytowany tu werset listu do Rzymian będzie twoją linią ratunkową, pewną i łatwą do pochwycenia. Bóg, aby osiągnąć swoje cele, może rozjaśnić nawet najczarniejsze dni. Bóg, aby osiągnąć swoje cele, może rozjaśnić nawet najczarniejsze dni. Gdyby Pan nie złożył nam tej obietnicy, próby, którym jesteśmy poddawani, mogłyby się wydawać niemożliwe do przejścia, a ból nie do wytrzymania. Gdyby nie złożył nam tej obietnicy, próby, którym jesteśmy poddawani, mogłyby się wydawać niemożliwe do przejścia, a ból nie do wytrzymania. Czyli cierpienie trwa. A wspomniany fragment listu do Rzymian, że Bóg, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, jest linią ratunkową, pewną i łatwą do pochwycenia dla tych ludzi. Więc słuchajcie, Wioletka napisała, przeczytam. Przyniosła dzięki rewolucji, zyskaliśmy na przykład niepodległość. To nie są łatwe tematy, nie zawsze warto schylać głowę i mieć zdania, ale ważne, aby nie dać zdominować się przez strach, czyli zło. No, wiesz co, jak najbardziej, rozmawiajmy o tym, słuchajcie. Może źle się wyraziłam, może bardziej w tym sensie, że więcej krwi się przelewa, nie? Że więcej krwi się przelewa. Super, że jesteś, Violetka, nie widziałam cię wcześniej. Super. Oj. O, widzicie, zapomniałam, że ja mogę tutaj zamieszczać komentarze. Super, to przeczytajcie. Więc druga grupa, cierpienie trwa. I w tej grupie też jest wiele osób, też często my jesteśmy. Ale właśnie piękne w tym wszystkim jest to, że mamy linę ratunkową, że możemy po nią sięgnąć. A być może ja, jak ja, należeć do kategorii, co jest skrótem, cierpienie minęło. Trzecia kategoria, cierpienie minęło. I to jest, słuchajcie, piękna kategoria. I oznacza, że udało ci się wyjść w jednym kawałku z ostatnich bolesnych zawirowań w swoim życiu. Udało ci się wyjść w jednym kawałku z ostatnich bolesnych zawirowań w swoim życiu. Sterujesz teraz statkiem płynącym po wodach zwanych ból uśmierzony. Pięknie po prostu jest to napisane. Wracasz do siebie i odbudowujesz swoje życie. Cytowany tu werset listu do Rzymian jest dla ciebie skarbem. Jest dla ciebie skarbem. Czyli być może przeszłaś przez ciemną dolinę, być może były pewne perypetie w twoim życiu, może straszne rzeczy się działy, ale wyszłaś z tego, wyszedłeś z tego i jesteś w kategorii osób, które czują się dzisiaj wzmocnione, które czują się dzisiaj wzmocnione. I słuchajcie, i dalej jest, może Pan już ci pokazał, że potrafi przekuć ból w dobro, dzięki czemu gdzieś tam w środku wiesz, że jeśli znów Pan podda cię próbie, wytrwasz. I słuchajcie, to jest piękno całego tego rozwoju. Chcę to powiedzieć, bo to jest piękno tego. Wioletka, kochana, my tu rozmawiamy o książce, o trzech kategoriach ludzi, że wiecie, fajnie jest, podnosi się na pewno nasza świadomość, jak sobie uzmysłowimy, w której kategorii jesteśmy, czy możemy przejść z jednej do drugiej, tak? Czy mamy taką moc, a zawsze, jak się okazuje, mamy. Bo to od naszego wyboru zależy, a jak tutaj też pięknie padło, to czy mamy wybór, jest kwestią naszego wyboru. Tak pokrótce można by tutaj powiedzieć, ale popatrzcie, coś chciałam powiedzieć. Czekajcie. Wioletka pisze, dzisiaj czuję się wzmocniona, mimo że próba trwa. O właśnie, przypomniałaś mi. I to jest właśnie to piękno rozwoju,
Popatrzcie, piękno tego całego rozwoju nie polega na tym, że już nigdy nie masz trudności, nigdy już nie masz problemów, już nigdy nikt nie wiem, ci nie zhejtuje, już nigdy nie popełniasz błędu. Nie o to chodzi. To jest taki cały proces budowania siebie właśnie, że potem po prostu stajesz się takim umocnionym człowiekiem, umocnioną kobietą, że wiesz, że moc jest. No wiecie, ja tu powiem, że pochodzi od Boga, tak, ale każdy może sobie sam odpowiedzieć, jak to u niego wygląda, ale że właśnie ta moc jest w nas, zostaliśmy wręcz wyposażeni w tę moc. Zostaliśmy wręcz wyposażeni w tę moc. Tylko dopóki sobie jej nie uświadomimy, to z niej po prostu nie korzystamy, tylko tkwimy być może całymi latami, a może i całe życie. Każdy z nas zna takie osoby, które są tak bardzo pesymistyczne i są tak bardzo tkwią w swoim myśleniu, że wszystko jest beznadziejne, że cierpią, że wiecie, że choroba, którą mają, jest po prostu, no wiecie, jakby kotłują się w tym albo tak się ciapią w tym swoim, w tej swojej sytuacji i nigdy z niej mentalnie nie wychodzą. I są tacy ludzie, którzy mają tak przez całe życie, i to jest straszne. I to jest straszne. Więc piękno tego rozwoju polega na tym, że my odkrywamy w sobie moc wyjścia z tej sytuacji, chociażby w swojej głowie, tak? Jak wyjdę z głowie, z sytuacji, w której jestem. Zacznę myśleć inaczej o tej sytuacji, no to zacznę stwarzać inne emocje i zacznę stwarzać inne sytuacje, bo emocje, które mam w sobie, pozytywne, pobudzą mnie do jakichś działań. Tak? Pobudzą mnie do jakichś działań. Jeśli mam myśli negatywne i tkwię ciągle w tym takim jakby ciapaniu się w tym swoim błotku, to nie stwarzam innych myśli, tylko ciągle te same właśnie i przez to mam ciągle negatywne emocje, czyli emocje, że nic się nie opłaca, nic się nie chce, w sensie emocje takie, które mnie nie stymulują do działania, do poszukania rozwiązania, no rozumiecie, o czym mówię. I dlatego po prostu ten rozwój jest tak piękny, bo jakby odkrywamy w sobie moc, że my mamy w sobie możliwość dokonania wyboru innych myśli, co pociągnie za sobą inne emocje. I to pociągnie za sobą inne działania, no i inną jakość życia, no i zupełnie inną wiarę, tak? Zupełnie inną wiarę. Mariolka pisze. Masz rację. Miło. Słuchajcie, nie zawsze mam rację. Nie zawsze mam rację, ja tu się po prostu dzielę swoimi refleksjami, ale nie zawsze muszę mieć rację, więc piszcie jak najbardziej, możecie podważyć, możecie zakwestionować, możecie powiedzieć, że wcale tak nie jest, piszcie, jak najbardziej piszcie, bo wtedy wszyscy się rozwiniemy, nie? Nie ma rozwoju wtedy, jak jest jedna osoba, która ma rację, a wszyscy jej przytakują, nie? Potem się może okazać, że wcale nie miała racji, wszyscy przytakiwali. My też przytakiwaliśmy, no bo większość ma rację, nie? W naszym społeczeństwie jest też taki stereotyp, że większość ma rację, nie? A wcale tak historia pokazuje, że to nie jest prawda. Wioletka pisze, te stany w nas, ludziach, pojawiają się po coś lub wynikają z czegoś, ale ważne jest, że możemy to zmieniać. Tak, ale właśnie po coś. Dziękuję, że to napisałaś. Co mówi ten list, bo może ciebie jeszcze nie było, jak przeczytałam właśnie, bo przytaczamy dzisiaj list, nie list, ale zdanie z listu do Rzymian. Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Słowo współdziała to słowo klucz. To słowo klucz. Współdziała. Współdziała dla ich dobra. Ale jaki jest warunek? Nie? Wybrzmiał warunek. I słuchajcie, na końcu tego fragmentu autor pisze: bez względu na to, do której kategorii należysz, zachęcam cię do zapamiętania wspomnianego wersetu listu do Rzymian, bo Bóg obiecuje ci lepszą przyszłość, niezależnie od tego, jaka jest twoja teraźniejszość. I samo to zdanie, sama ta świadomość już sprawia, że występuje w nas moc.
Wstępuje w nas w moc, bo mamy obietnicę od samego Boga. Czego więcej w życiu chcieć? Mamy obietnicą, że lepszej przyszłości, tak? Obiecuję ci lepszą przyszłość. I popatrzcie, ja muszę to powiedzieć, bo ja bardzo dużo mówię o marzeniach. Nie było mnie jeszcze współdziała, prawda? No, Wioletka, nie? Cudne to jest po prostu. Bardzo często mówię o marzeniach i niektórzy mogą sobie pomyśleć, ale wiecie, ale jak to o marzeniach, jak przecież Bóg nas uczy cieszyć się dniem dzisiejszym, zadowalać się z tego, co mamy, nie każe nam chcieć mieć nic więcej i tak dalej. I chcę to na koniec jeszcze tu, żeby mocno tak właśnie wybrzmiało, że to nie chodzi, znaczy wydaje mi się, oczywiście mogę nie mieć racji. A jeszcze tylko nawiążę do Anetki. To jest w dzienniku, żeby szybko przejść przez piekło. Są sytuacje, kiedy cierpimy, ale od nas zależy, jak szybko mentalnie się z niego wydostaniemy. Tak. No bo wiecie, też jesteśmy właśnie wybrzmiało, że poddawani próbom wiary, tak? Poddawani sytuacjom trudnym, w których ma się kształtować nasz charakter. To jest życie, to jest proces doskonalenia charakteru. Naprawdę, to jest niesamowite, że życie to jest proces doskonalenia charakteru. W trudnych sytuacjach mamy szansę, my powinniśmy być wręcz wdzięczni. Wiem, że to tylko w teorii tak fajnie brzmi, ale popatrzcie, jak tak na to popatrzymy wszystko, jak na naszą może trudną sytuację, w której jesteśmy, tak popatrzymy, że jestem w tej trudnej sytuacji i to jest dla mnie szansa na sięgnięcie może po potencjał, z którego do tej pory nie korzystałam. Może mam jakiś talent, o którym nie wiedziałam, ale trudna sytuacja sprawi, że będę musiała poszukać jakichś rozwiązań i odkryję może w sobie coś, z czego nie zdawałam sobie sprawy. Może ta sytuacja będzie dla mnie lekcją, którą gdy przejdę pozytywnie, otrzymam nagrodę, bo ja mocno wierzę, że sytuacje, w których jakby stajemy w życiu, są dla nas taką możliwością właśnie rozwoju. To jest, wiecie, na przykład, nie wiem, koleżanka mnie obmówiła, tak? Koleżanka mnie obmówiła i to jest dla mnie trudna sytuacja, konfliktowa, i teraz tak, możemy albo pójść w konflikt, w nienawidzenie jej, tak? Albo możemy przejść tę lekcję, tę próbę i sobie pomyśleć, to jest moment, w którym mam szansę udoskonalić swój charakter. To jest moment, w którym mam szansę zweryfikować moje człowieczeństwo. To jest moment, w którym mam szansę uszlachetnić udoskonalić moje właśnie miłość bliźniego, tak? Wiem, że to w teorii tak łatwo się mówi. Ja tego mnóstwo razy doświadczam. I słuchajcie, tak bardzo warto jest pójść w ten proces rozwoju i właśnie myśleć w ten sposób, że to są sytuacje, które dają nam możliwość udoskonalenia siebie. Bo za każdym razem, kiedy ja mam trudność, wiecie, na przykład wczoraj miałam taką wielką trudność. I miałam taką bardzo trudną sytuację, że aż rozbolał mnie żołądek. Ale słuchajcie, i gdyby nie ta wiedza, gdyby nie to, że karmię się tym słowem, gdyby nie to, że doświadczyłam tego wiele razy w swoim życiu, że to jest sytuacja, w której ja dokonuję wyboru. W której ja dokonuję wyboru, co myślę teraz. Dokonuję naprawdę, wiem, że się powtarzam. To jest sytuacja, w której ja dokonuję wyboru, co myślę teraz. Nie wiem, o tej drugiej osobie, o innych ludziach, o świecie, o życiu, o sobie nawet, tak? Dokonuję po prostu wyboru. I to jest niesamowita moc uświadomić sobie już w swoim życiu, że te sytuacje dają nam możliwość wyboru, jeśli jesteśmy tego świadomi, bo jak nie budujemy tej swojej świadomości, no to reagujemy na skutek jest, wiecie, jest bodziec, jest reakcja, bodziec, reakcja. Nie wiem, jest konflikt, bach, całe mnóstwo argumentów, dla których tam ktoś jest wredny, nienawidzę go i mogę tu wymyślać, nie? Wiecie, jest bodziec i reakcja wtedy, kiedy nie ma budowania tej świadomości, że pomiędzy bodźcem a reakcją
w tej sytuacji jest przestrzeń na dokonanie wyboru. I to jest najpiękniejsze, co możemy w sobie wypracować, to powiększanie tej przestrzeni. Czasami to trwa tylko ułamek sekundy, że ta nasza reakcja jest automatyczna, nie? I stawiamy siebie właśnie w którejś z tych grup. Wstawiamy siebie właśnie w którejś z tych grup. I słuchajcie, to zwiększanie, ten rozwój cały polega na zwiększaniu tej przestrzeni pomiędzy bodźcem a reakcją, gdzie się po prostu jak gumka od majtek rozciąga czas na dokonanie świadomego wyboru. Nie? I dlatego jest powiedziane, że moc w słabości się doskonali. Właśnie dlatego, że moc w słabości się doskonali, bo w tych słabościach, w tych trudnych sytuacjach, w których jesteśmy, my możemy sięgnąć po swój potencjał. My możemy sięgnąć po miłość bliźniego. My możemy sobie przypomnieć o tym, że istnieje coś takiego jak miłość bliźniego, tak? I my tym chcemy żyć i chcemy, żeby inni żyli w stosunku do nas. My możemy w tym momencie po prostu, nie wiem, sięgnąć po ten wybór właśnie. I wzrasta nasza moc. I to jest to, co napisała Wioletka. I to jest to, co właśnie rozmawiamy, że ten rozwój daje nam to, że nie jest tak, że już problemy się nie pojawiają. My jesteśmy wzmocnieni. My już przechodziliśmy przez różne sytuacje, w których budowaliśmy siebie i stajemy się po prostu mocniejsi. Bo sobie może myślimy, a przeszłam, tak jak tu jest napisane, a przeszedłem już przez tę sytuację. Czekajcie, jak to było? Udało ci się wyjść w jednym kawałku z ostatnich bolesnych zawirowań w swoim życiu. Sterujesz teraz statkiem płynącym po wodach zwanych ból uświeżony, wracasz do siebie i odbudowujesz swoje życie i jesteś w nim właśnie umocniony. Nie, po prostu ten fragment jest niesamowity. Co piszecie? Co piszecie? Piszcie. To jest w dzienniku, żeby szybko przejść. Aha, to już czytaliśmy. Właśnie, tak, dokładnie. Absolutnie polecam, jeszcze tu wspomnę. Słuchajcie, dziennik 365 dni budowania siebie. Jako każdego dnia pokazuję, bo myślicie, że nie wiem, sprzedaję czy coś. Sprzedaję, ale słuchajcie, po to, że jak mamy takie narzędzie, jak wiemy, jak pracować ze sobą, jak chcemy, po prostu zdecydowaliśmy już tak siebie wzmacniać, to możemy korzystać z narzędzi, jeśli tego potrzebujemy, które nam dzień po dniu pomogą właśnie wzrastać. I dlatego tak pokazuję, jak szalona ten dziennik, bo wiem, że jest to niesamowite narzędzie. I dziennik jest teraz do nabycia w księgarniach Nowa w tym momencie. Nie wiem, czy jest tu Agnieszka Nawłoka. Jeśli jesteś, Agnieś, to proszę cię, wrzuć link do sieci księgarni Nowa. I czekajcie, bo ja nie wiem, kiedy ten czas minął. Mówi się, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a ja mówię, nic nas nie zabije, jeśli mamy siłę przetrwania. No. Ach, po prostu piękne te wasze komentarze. Dziękuję. Dokładnie. Nic nas nie zabije, jeśli mamy w sobie, wiecie, jeśli mamy takie myślenie właśnie, no jeśli znamy nawet chociażby ten fragment Listu do Rzymian. No to czy myślimy wtedy w kategorii, że coś nas chce zabić? Nie, my mamy w sobie zaufanie, tak? Bo mamy obietnicę daną od samego Boga, że będzie z nami współdziałał w naszych trudnościach i że wyciągnie z nich dla nas lepszą przyszłość. Aha, i zaczęłam mówić o tych, dlaczego tak często mówię o marzeniach. Słuchajcie, mówię o marzeniach, tylko muszę to powiedzieć, że nie w kategorii, że wiecie, takiego ścigania się w konsumpcjonizmie, ale mówię o takich marzeniach przebudzania swojego potencjału, o odkrywania swojego powołania, bo to często właśnie jest takie, to się naprawdę pokrywa, nie mamy na to przestrzeni, żeby o tym mówić, ale dla mnie właśnie marzenia takie od środka, takie jakby potrzeby duszy, to są marzenia, które wkłada w nas Bóg. I dużo jest w Piśmie Świętym takiego, że nie wiem, że nie mamy myśleć o jutrze, mamy myśleć o dniu dzisiejszym i tak dalej, ale w sensie zamartwiania się właśnie. Natomiast, słuchajcie, nawet obietnica, nie wiem, raju, tak, to jest też masz obietnica marzenia, daje ci marzenie, tak? Daje ci marzenie, dąż do niego, dąż do raju, który ci obiecuje, nie? Wiecie, no, nie mamy znowu przestrzeni, bo już patrzę na godzinę, jest 50 minut.
Więc nie będziemy się w to zagłębiać, ale zapraszam Was do dyskusji na ten temat. Lidia pisze, trudna sytuacja może być dla nas przysłowiowym dnem, od którego możemy się odbić i iść w górę. Nie, słuchajcie, tylko powiem tutaj na marginesie, że oddałam właśnie, już prawie, że chyba można tak powiedzieć, do druku moją trzecią książkę, jakby to było gdyby. Jakby to było gdyby, to jest książka o marzeniach właśnie. To jest o marzeniach, to jest, wiecie, o tym, że właśnie ta obietnica przyszłości, jest, może być dla nas taką katapultą, nawet właśnie w takich trudnych sytuacjach, może przede wszystkim w takich trudnych sytuacjach, bo zaczęłam tę książkę pisać rok temu, w marcu, kiedy wybuchła pandemia, bo sobie pomyślałam, jeny, właśnie marzenia są narzędziem, to myślenie o przyszłości, w sensie o tej obietnicy lepszej przyszłości, jest dla nas niesamowitym narzędziem, żeby sobie poradzić z tymi okolicznościami dzisiejszymi, że przejść przez nie, bo możemy po prostu mieć coś, co nas będzie trzymać przy życiu, co nam będzie dawać nadzieję. I to jest w ogóle no, długi temat, ale wczoraj właśnie ostatnie jakieś tam dopieszczenia robiłam i dlatego właśnie mam z przodu głowy ten temat. Lidia pisze, trudne sytuacje są rozwojowe. Dokładnie, przepięknie. Ale najpierw pokochaj siebie samego, dodaje Violetka, co czytam. Sprzedawać własną pracę to nie grzech. No absolutnie. Ja sprzedaję, bo ja po prostu wiem, że to jest narzędzie dla wielu osób. To jest narzędzie dla wielu osób. Tylko my mamy też w sobie takie w naszym społeczeństwie przekonanie, że nie wolno sprzedawać, bo to. A tymczasem sprzedaż jest wszędzie i pokochajmy właśnie sprzedaż. Ja sama jestem w Mary Kay od 5 lat działam i sprzedaję, ale na wartościach właśnie. Wczoraj nam fajnie tak wybrzmiało na spotkaniu naszym z moją grupą Mary Kay, że na wartościach, wtedy sprzedaż jest dobra. I to jest super. Bo jeśli sprzedajemy komuś coś, co mu pomoże, tak, no to przecież to jest coś pięknego. Violetka, ja ostatnio słyszałam, że nie jest ważne, czy twoim marzeniem jest zbawienie świata, czy nowe kolczyki. Dla Boga ważne jest, abyś czuła się szczęśliwa. I jednakowe wartościowe jest, że chcesz nowe czerwone Ferrari, czy być pielęgniarką. No, musimy o tym porozmawiać. No, niesamowity komentarz. Niesamowity. Ale słuchajcie, ja mam mocne przekonanie w sobie, że to nie jest grzech chcieć mieć, nie wiem, czerwone Ferrari, tak? Bo to zależy od tego, zależy po co je potrzebujesz, co chcesz nim robić, do czego ci ono jest potrzebne. Wiecie, no, w jakiej intencji je kupujesz? No, wiecie, można tu dywagować i dywagować. Na pewno jemu nie chodzi o to, że mamy nic nie chcieć i umrzeć po prostu, umrzeć w biedzie i że mamy, wiecie, dużo z takich przekonań w społeczeństwie, że mamy umrzeć w biedzie, że grzechem jest w ogóle cokolwiek chcieć. Grzechem jest się martwić, że nic nie możemy. Grzechem jest myśleć o sobie, że nic nie możesz. Jeśli nie jest, ktoś nie jest tego świadomy, to właśnie niech to mocno, aż mu się niech czoło zjeży, że to jest. Nie jestem księdzem, nie wiem, ale ja tak myślę. Kiedy to zrozumiałam, że wiele lat żyłam w grzechu, nie wierząc w siebie. No bo jak nie wierzę w siebie, no to jak wierzę w Boga? No to jest sabotujące. No jak, no, to jest w ogóle jest profanacja nie wierzyć w siebie, uważam. No, więc uświadomienie sobie tego może nami potrząsnąć trochę, ale niech to będzie dobrze potrząsające. Dziękuję, że jesteście. Słuchajcie, ja, wiecie co, przygotowałam link do naszego żeby ktoś do mnie dołączył, ale nie zdążyłam go zamieścić. Nie wiem, czy jeszcze mamy na to czas, bo już prawie godzina. No, może ktoś zechce kliknąć i do mnie dołączyć, chociaż pozdrowić wszystkich pozostałych, to zapraszam. Właśnie zamieściłam link w komentarzu. Wystarczy kliknąć i do mnie dołączyć do transmisji. Za to rozdaję nagrody za odwagę.
bo lubię, jak w ludzi wstępuje odwaga, lubię, jak w ludzi wstępuje moc, lubię, jak w ludzi wstępuje wiara, lubię po prostu, jak siebie przebudzamy nawzajem i przestajemy się kurczyć w swoim i przestajemy być w końcu w tym pierwszym, w tej pierwszej grupie, nie? Cierpienie nadejdzie. No, także zachęcam. Jeszcze minut, no, poczekam parę minutek i. Tak, Jacka ujęło. Piszcie może, piszcie, jak to ta dzisiejsza transmisja przełoży się na wasze życie, nie? Na waszą codzienność. Co dzisiaj inaczej może zrobicie albo pomyślicie, niż do tej pory, nie? Jak to się przełoży na praktykę, żeby nie pozostać tylko na teoretyzowaniu. Może komuś wybaczycie, nie? Każdy ma swoje sytuacje. Napiszcie proszę, jak to przełożycie na codzienność, na życie. Ale piękna ta cisza jest. Jak ja przestanę mówić, to jest dla mnie to jest cudowne. Taka błoga cisza. No, czy ktoś do mnie chce dołączyć? Może napiszcie w komentarzu, czy ktoś próbuje, to poczekam jeszcze chwilę. Czy ktoś próbuje się ze mną połączyć na live? Jak macie ból teraz żołądka, jak ktoś ma teraz ból żołądka, no to znaczy, że trzeba to zrobić. Bo to znaczy, że jest chce, ale się boję. Mi wybrzmiało, nie wierzyć w siebie to grzech. O, cudownie. Cudownie. Kasia, ja próbowałam, ale chyba jestem tylko blondynką. Kocham tę kobietę normalnie. Wiecie, po prostu jak fajnie jest mieć do siebie dystans. To po prostu jest bezcenne w życiu. Czyli cię nie przepuściło, Kasia. No, drugim sposobem, często który się sprawdza, jest wklejenie linków w przeglądarkę. Mnie nie idzie, Jacek, ale cudowne jest to, że próbujecie w ogóle. To jest cudowne, cudowne, cudowne. Może przejdziemy na Zoom, żeby było łatwiej. Niebawem to będzie łatwiej, chociaż. Nie wiem. Anetka, życie to próba charakteru, to tak pięknie powiedziane i chodzi o to, żeby się doskonalić, szczególnie w swoich deficytach. Żeby się doskonalić, doskonalić, przechodzić próby człowieczeństwa właśnie. Nie wiem, ja jestem przekonana, że te sytuacje różne właśnie są takimi próbami naszego człowieczeństwa, nie? Słuchajcie, no nie sztuka pójść do raju, jak się żyło na bezludnej wyspie. Tak sobie wczoraj pomyślałam, że no nie sztuka pójść do raju, jak się żyje na bezludnej wyspie i nie ma żadnego ryzyka, nie wiem, konfliktów, różnicy zdań, wiecie, nie ma żadnego ryzyka. Nie? To wtedy niemożliwe. Jest Kasia z nami. Cześć, udało mi się, nie jestem blondynką, hurra! Czekaj, muszę sobie ciebie troszeczkę Kasia. podgłosić, ale dobrze ciebie widzieć, Dorotko. No, ciebie też. Nie, jak się cieszę bardzo. Dajcie jej aplauz. Dajcie jej aplauz. Katarzyna Łukowska nie jest blondynką, hurra! No, No, fajnie. słuchajcie, no ja Was bardzo wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tak dosłownie tylko na chwilkę, żeby się z Wami zobaczyć, bo jestem w ferworze przygotowywania śniadania i pędzę do pracy, bo dzisiaj mam dosyć pracowity dzień, ale naprawdę super, super było Was.
zobaczyć, poczytać komentarze. No, Dorotko, powiem Ci, że Twoja grupa rośnie w siłę i taką moc naprawdę przebudzonych, pięknych kobiet i mężczyzn. Naprawdę, gratuluję. I każdej uczestniczce live'ów u Dorotki gratuluję, bo to jest przepiękne miejsce. I szczęście, że mogłyśmy sobie na to pozwolić i w ogóle odnaleźć taką Dorotkę, no, która daje tyle wartości, naprawdę. Ja jestem wdzięczna, że Ciebie spotkałam, Dorotko. Dziękuję, to miłe bardzo. No, gdyby nie było uczestników transmisji, to wiecie, bym sobie mogła pogadać sama. Natomiast właśnie dziękuję, że chcemy tego słuchać, że chcemy się wymieniać swoimi refleksjami, że chcemy się budować nie tylko siebie, ale siebie nawzajem właśnie. Więc wiecie, więc to wszystko my wspólnie. To my wspólnie. No. To jest piękne. No, No super. dobrze, to może dam szansę jeszcze komuś się połączyć, bo słyszałam, że ktoś jeszcze próbował. Okej, okay, to ja was ściskam. Do zobaczenia, no bo mamy jeszcze do zrobienia, prawda, live'a, więc musimy ustalić ten kolejny termin. No, do zobaczenia, cudownego dnia wam życzę. A, dziękuję, że się połączyłaś. Po prostu. No, czy to nie jest piękne, słuchajcie, no, czy to nie jest piękne? To jest, no, niesamowite. Więc możemy tę technikę i tę naszą sytuację, że się nie możemy spotykać, właśnie wykorzystać w ten sposób i daje nam to niesamowitą radość również. Jacek pisze, że nie może się też połączyć. No dobra, słuchajcie, bo minęła godzina. Ciągle sobie postanawiam, że to godzina to zdecydowanie za długo, ale widzicie, jak nam ten czas zlatuje. Nie wiadomo kiedy, dosłownie, nie wiadomo kiedy. Więc dziękuję, że jesteście. Przypomnę jeszcze, że za każde udostępnienie jest nagroda w marcu. Marzec trwa, choć się zastanawiam, czy będą transmisje w Wielkim Tygodniu, czyli w przyszłym tygodniu. No, jeszcze podam na pewno te informacje, ale każde udostępnienie otrzymuje ode mnie nagrodę. Może jeszcze nie wszyscy dotrzymali, bo jest lista, która gdzieś tam też oczekuje, ale jeśli ktoś nie otrzymał, to piszcie do mnie. Natomiast każde udostępnienie otrzymuje właśnie nagrodę. Kasia otrzymuje ode mnie nagrodę za połączenie się ze mną i to jest cudowne. To jest cudowne. Zapraszam do tej wspólnej zabawy. Ona jest po to, żebyśmy właśnie w atmosferze zabawy może pokonywali swoje ograniczenia, może właśnie się odważali w atmosferze zabawy, nie? Bo czasem nasz mózg to potrafi tak wyolbrzymić powagę sytuacji, że już po prostu jest tak wielkie to, co chcemy zrobić, ale się boimy, że już po prostu jesteśmy sparaliżowani. A jak to popatrzymy na to jako na zabawę, no to gdzieś ta odwaga w nas bardziej występuje. Dziękuję wszystkim, cudownego dnia. O 19:00 kawa z Bogiem, jeśli ktoś chce dołączyć, to tutaj linki są na Facebooku. Jutro Beauty Kawka o 19:00, w piątek rozwojowa kawa o 19:00, zmiana godziny. Cudownego dnia dla wszystkich. Dziękuję, że jesteście jeszcze raz. Jeśli macie chęć udostępnić, to udostępnijcie z komentarzem, dlaczego udostępniacie. Bo to jest wyłonienie w swoim umyśle naszego dlaczego właśnie, nie? Czyli co jest wartością i przekazanie tego dalej. No, cudownego dnia dla wszystkich. Dajcie jeszcze mnóstwo serduszek, bo ja po prostu uwielbiam. To dajcie, zróbcie mi tę przyjemność. Bo sama się tutaj nie mogę. Bo wiecie, ten rozwój osobisty to tak czasami doprowadza, że jak ci nikt nie da komplementu, to se sama dasz. Jak ci nikt nie da serduszka, to se sama dasz. Jak ci nikt nie powie, że ładnie ci w tej szmince, to se sama powiesz do lustra, ładnie mi w tej szmince. To jest też takie fajne, zabawne. Cudowności, dobrego dnia.